Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Dzisiaj spotykamy się z Wami, ażeby zaprezentować Wam nowego selekcjonera reprezentacji polskiej, Adama Nawałka. Muszę powiedzieć, że jestem szalenie szczęśliwy i, że tak powiem, w pewnym sensie troszeczkę taki podniecony, bo Adama znam od ponad 30 lat, kiedyśmy razem nabiegali na boisku. W środku był Dejna, po lewej był Nawałka, po prawej był Boniek. Uważam Adama za człowieka, który jest pełen doświadczeń, od wielu lat wykonuje ten zawód. Uważam, że to jest najlepszy wybór, jaki Polski Związek Piłki Nożnej mógł zrobić na dzień dzisiejszy. Nie chcę z nikim polemizować, nie chcę, że tak powiem, analizować jakichkolwiek podpowiedzi, bo każdy ma prawo myśleć tak, jak uważa. Natomiast jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, ludzie, którzy o polskiej piłce decydują, są przekonani, że dokonaliśmy najlepszego wyboru. Olbrzymi zaszczyt prowadzenia reprezentacji Polski. Myślę, że jest to celem każdego ambitnego trenera. Spełnienie marzeń i z pewnością będę robił wszystko, aby nie zawieść zaufania prezesa Bońka, który zadecydował o tej funkcji, i oczywiście wszystkich kibiców. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tej pracy. Z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że nie jest to jakiś niepoprawny optymizm. Oczywiście zdaję sobie sprawę ze skali trudności, jaka jest przede mną. Natomiast moje doświadczenie, zarówno jako zawodnika grającego dla reprezentacji Polski, również trenera, który w wielu klubach pracował, zarówno tych niskiego szczebla, jak i o najwyższe cele walczył, powoduje, że jestem przygotowany. Całą z pewnością mogę powiedzieć, że jestem przygotowany do pełnienia tej zaszczytnej funkcji i z pewnością ta misja, to zadanie, które przede mną jest postawione, to znaczy awans do Mistrzostw Europy, jestem przekonany, że osiągniemy. Czy były jakieś wątpliwości, zanim pan przyjął propozycję prezesa? Czy musiał pan jakieś warunki, czy chciał pan jakieś warunki swoje twarde postawić? Nie było żadnych wątpliwości. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to rozmowa trwała 30 sekund. Natomiast oczywiście bardzo dużo rozmawialiśmy na temat prowadzenia reprezentacji, na temat strategii, na temat zarówno taktyki, organizacji gry. To były główne nasze tematy, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Jacek Kurowski, Telewizja Polska, po pana na prawej stronie, panie trenerze, jakby co, tutaj jestem. Dwa pytania, pierwsze do pana selekcjonera, drugie do pana Zbigniewa Bońka. Panie trenerze, mam pytanie o sztab. Czy może pan powiedzieć, z kim pan będzie współpracował w reprezentacji Polski, jakie to są osoby? W tej chwili oczywiście jest to czas komplementowania sztabu szkoleniowego. Nie chcę wymieniać wszystkich moich propozycji, które oczywiście musi zatwierdzić prezes, zarząd PZPN. Natomiast z pewnością będą to moi najbliżsi współpracownicy, z którymi od 6 lat praktycznie pracuję. Jest to Bogdan Zając, który będzie moim asystentem, i Jarosław Tkocz, który będzie moim trenerem przygotowań bramkarzy. Jeżeli chodzi o dalszą ekipę, to oczywiście w najbliższych dniach podejmę decyzję. Mam pytanie do prezesa Bońka, troszkę niezwiązana z tematem, ale korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Panie prezesie, chciałem zadać o nominację dla Roberta Lewandowskiego do Nagrody Złotej Piłki FIFA. Jak pan ocenia szansę Roberta? Gdzie może się znaleźć na końcu tego głosowania nasz najlepszy napastnik? Korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałem powiedzieć jeszcze jedną sprawę dotyczącą sztabu. Otóż jak wiecie, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, myśmy dzisiaj rozmawiali, podjęliśmy taką decyzję, że no wiadomo, ktoś z zarządu musi się jak gdyby tą ekipą i tą reprezentacją w najbliższym takim
wymiarze troszeczkę zajmować, musi być jakimś łącznikiem, musi najbliżej być tej reprezentacji. Podobnie jak było w 2000 roku, kiedy trener Jerzy Engel został selekcjonerem reprezentacji narodowej jako wiceprezes do spraw marketingu. Byłem wtedy jak gdyby z ramienia zarządu oddelegowany do tego, żeby przy tej reprezentacji być, żeby tej reprezentacji pomóc. Tak samo myśmy dzisiaj wspólnie rozmawiając podjęli decyzję. Mieliśmy dwie kandydatury, albo Romka Koseckiego, albo Marka Koźmińskiego. Wiadomo, z różnych przyczyn Romek Kosecki czasami jest zajęty swoimi sprawami, że tak powiem, służbowymi i będzie Marek Koźmiński jak gdyby odpowiedzialny z ramienia zarządu za bezpośredni kontakt z reprezentacją narodową, będzie blisko tej reprezentacji narodowej. To tak tylko gwoli wyjaśnienia. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, nie jest to dla mnie żadną niespodzianką, że robię w gronie 23 czy 24 piłkarzy, którzy zostali mianowani do Złotej Piłki. Natomiast będąc zawsze piłkarzem, uważałem, że drugi to jest pierwszy z przegranych. Dlatego wydaje mi się, że jest to fajne wyróżnienie. Nie wydaje mi się, żeby Robert miał szansę zdobyć tytuł i być piłkarzem, który zdobędzie złotą piłkę. Życzę mu za rok, za dwa, bo ma umiejętności, żeby wespół ze swoją drużyną, czy tą obecną, czy nową drużyną, czy przede wszystkim reprezentacji Polski osiągnął takie wyniki, które go będą predysponowały do tego, aby walczyć realnie o tytuł najlepszego piłkarza Europy. Dzień dobry. Mateusz Borek, Polsat Sport. Po pierwsze gratulacje dla pana trenera. Spełnienie marzeń. Natomiast mam dwa pytania, jak pan pozwoli. Pierwsze, ponieważ Zbigniew Boniek nam tutaj zdradził, że w zasadzie od kilku miesięcy miał pan taką pierwszą informację, żeby się przeglądać reprezentacji Polski, więc poprosiłbym o taką wstępną diagnozę. Czy ta reprezentacja wymaga jedynie korekt taktycznych i mentalnych? Czy ta drużyna pana zdaniem wymaga w tej chwili rewolucji? Nie wiem, takiego ryzyka jak podjął Kazimierz Górski z Władysławem Żmudą, czy jak Jacek Gmoch z młodym Nawałką i Bońkiem w ramach już turnieju finałowego Mistrzostw Świata. To jest pierwsze pytanie, natomiast drugie, ponieważ prezes Górnika, pan Jankowski, był przekonany, że pan do 18 grudnia będzie prowadził również Górnika Zabrze, to on wczoraj gdzieś tam odnosząc się do kalendarza reprezentacji, do tych dwóch meczów ze Słowacją i Irlandią, zdiagnozował to jako dwa nieważne mecze reprezentacji, więc poprosiłbym, żeby pan się odniósł do tego stwierdzenia prezesa Górnika, bo ja powiem szczerze, że troszeczkę byłem tą wypowiedzią zbulwersowany. Dziękuję. Nie będę komentował słów prezesa Jankowskiego. Jeżeli chodzi o moją współpracę z reprezentacją, rozmawiałem przede wszystkim z właścicielem klubu, czyli panią prezydent, z panem wiceprezydentem miasta i te ostateczne ustalenia były właśnie pomiędzy mną a właścicielem. Natomiast co do diagnozy, oczywiście nie chcę tutaj przedstawiać głębszej analizy, ponieważ raz zajęłoby to trochę czasu, natomiast nie czas i miejsce. Jedno mogę tylko powiedzieć, że jedno nie wyklucza drugiego, to co pan powiedział, zarówno jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału zawodników, którzy są obecnie w reprezentacji, którzy stanowią ten trzon drużyny, jak i również wprowadzenia kilku młodych, gniewnych wilków, jak to się mówi. Wiemy doskonale, że takim najlepszym składem i efektami jest taki miks swego rodzaju, zarówno młodzi, gniewni, jak i ci zawodnicy doświadczeni, którzy poprzez wieloletnią grę na wielu szczeblach potrafią właśnie w tych trudnych momentach pomóc, a jednocześnie zmobilizować tych młodych do tego, aby ta gra jeszcze bardziej była efektywna. Ale rozumiem, że te mecze ze Słowacją i Irlandią są ważne dla pana. Tak jak wcześniej powiedziałem, nawet każda gra taktyczna na treningu jest dla mnie niezwykle istotna, jest dla mnie niezwykle ważna. To jest zawsze walka o zwycięstwo. Jeżeli gra taktyczna kończy się remisem, następują rzuty karne, jeżeli oczywiście już nie ma więcej czasu na treningu, bo trening trwa 2 godziny, załóżmy, to wtedy to rozstrzygnięcie jest poprzez rzuty karne. No nie mówiąc o już meczach reprezentacyjnych, gdzie wiadomo, że reprezentuje się barwy narodowe, gdzie jest to, myślę, że największą satysfakcją zarówno dla zawodników, jak i trenerów, jak i wszystkich kibiców, aby wygrać mecz. Dziękuję bardzo.
Moje pytanie dotyczy Roberta Lewandowskiego i takiego kredytu zaufania dla niego, ponieważ w poprzednich eliminacjach grał od początku do końca i raczej z średnim skutkiem. I właśnie chciałem zapytać, czy u pana też, że tak powiem, ma z urzędu pewne miejsce w składzie, czy w którymś momencie może pan stracić cierpliwość i postawić na kogoś innego w ataku? Mówimy o poziomie światowym, bo tak to można określić, jeżeli chodzi o Roberta. Gra w jednym z najlepszych klubów, który bije się w Lidze Mistrzów o najwyższe trofea, jak również jest zawodnikiem, którego z pewnością chciałyby mieć najlepsze kluby. Dlatego też myślę, że tutaj w ogóle polemika na temat przydatności Roberta do reprezentacji jest nie na miejscu. Oczywiście trzeba wykorzystać potencjał do końca, zarówno stwarzając rywalizację, jak i również stwarzając Robertowi to, aby miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności, zarówno jeżeli chodzi o finalizację akcji, jak i również jeżeli chodzi o rozegrania piłki, grę kombinacyjną, bo naprawdę potrafi to doskonale robić. I między innymi tak będziemy, już jeżeli chodzi o strategię gry, będziemy starali się tak układać naszą organizację gry w ataku, aby stworzyć właśnie takie możliwości Robertowi, aby ten jego potencjał był odpowiednio wykorzystany. Michał Kołodziejczyk, Rzeczpospolita. Panie trenerze, prezes Boniek powiedział, że jednym z pana atutów jest dyscyplina, jest rygor. Wiadomo, że praca w klubie różni się od pracy w reprezentacji, również pod względem klasy zawodników. W Górniku ten rygor, czy w GKS-ie Katowice można było wprowadzać, bo tak jednym pan pomagał po kontuzjach, drudzy byli bardzo młodzi, dostawali od pana szansę. Wiadomo, że w takiej sytuacji jest dużo łatwiej, bo pokazuje pan, że wyciąga rękę. Nie boi się pan tego starcia z mocnymi charakterami w reprezentacji? Nie boi się pan jakby wprowadzenia rygoru do drużyny gwiazdeczek? Rygor. Co pan przez to rozumie, przez to słowo rygor? Jeżeli pan rozumie to, że zawodnicy, którzy są leniwi na treningach, zawodnicy, którzy nie chcą pracować dla drużyny, i wtedy rzeczywiście poprzez zawsze stopniowanie, czyli rozmowę, a jeżeli to się w dalszym ciągu powtarza, no to trzeba niestety, ale rozejść się i nie ma więcej współpracy. Jeżeli pan to rozumie, rygor, no to tak, to rzeczywiście takie rygorystyczne podejście jest. Uwielbiam pracować z zawodnikami, którzy są kreatywni, którzy są wybitnymi postaciami, natomiast którzy pracują dla drużyny. Drużyna, która funkcjonuje odpowiednio, można powiedzieć, suma umiejętności nie jest tak wysoka, ale drużyna, gdzie jest świetnie zorganizowana, naprawdę może osiągać dobre wyniki, a może osiągać bardzo dobre wyniki, jeżeli właśnie jest ten błysk geniuszu. Te indywidualności, które potrafią pracować dla drużyny, właśnie wtedy są kluczowymi. I właśnie ja tak podchodzę, jeżeli chodzi o budowę drużyny, jeżeli chodzi o podejście do zawodników, czy to jest na poziomie klubowym, czy reprezentacyjnym. Jeżeli pan pozwoli, to dodam dwa słowa, bo bardzo często byłem przy tej reprezentacji i mówiąc od gwiazdy, gwiazdeczki, to pewnie mamy na myśli tych samych zawodników. Adam, mogę cię zapewnić, że ci, którzy mają statut gwiazdy w tej reprezentacji, to są ci, którzy lubią pracować, którzy lubią się pocić, którzy dali wszystko, żeby z tą reprezentacją wygrać. Chciałem tylko ci, Adam, uświadomić, że jesteś 52. selekcjonerem w historii biało-czerwonych barw. Życzę ci, żebyś dołączył do tego wybitnego grona siedmiu, którzy zakwalifikowali z sukcesami mniejszymi czy większymi, jak mówił Zbyszek Boniek, do finałów Mistrzostw Świata. To melodia dalszej przyszłości. Natomiast życzę ci, żebyś był pierwszym Polakiem, który zakwalifikuje zespół do finałów Mistrzostw Europy nie jako współgospodarz, tylko jako selekcjoner po eliminacjach. I moje konkretne pytanie. Mówili tutaj poprzednicy, pytając o wizję. Odpowiadałeś, że tę wizję masz, w co wierzę. Dwa najbliższe mecze to również terminy, które ma reprezentacja trenera Dorny.
w jaki sposób chcesz pogodzić, bo jako priorytetem jest oczywiście pierwsza reprezentacja, ale kiedy są szanse eliminacyjne tych młodszych, no to tutaj wybór musi być jakimś kompromisem. Powodzenia, to tyle. Dziękuję. Jeżeli jest szansa osiągnięcia dobrego rezultatu w drużynach młodzieżowych, to w tej sytuacji oczywiście priorytetem będzie drużyna Marcina Dorny. I to jest bezsprzeczne. Natomiast oczywiście również możemy to pogodzić, bo tak jak wcześniej powiedziałem o pozycji takiej newralgicznej środkowych obrońców, to właśnie tak zdradzając trochę szczegółów, uchylając rąbka tajemnicy, to między innymi jeden z zawodników ma bardzo wysokie notowania u mnie. Oczywiście wszystko będzie zależało od niego, jak dalej będzie się rozwijał, jak będzie grał, ale jest to zawodnik, myślę, perspektywicznie właśnie na pozycję środkowego lewego obrońcy i z pewnością będziemy ustalać z trenerem Dorną strategię właśnie na dwa bardzo ważne jego mecze, jak również moje bardzo ważne mecze reprezentacji seniorskiej. Myślę, że tutaj nie będziemy mieli najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o komunikację. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.